jachty i turystyka rzeczna są doskonałym pomysłem na spędzenie weekendu w mieście i nie tylko, ponieważ wsiadamy na jacht zwykle w mieście i płyniemy. Bardzo szybko opuszczamy tą część industrialną, zurbanizowaną i jesteśmy na łonie natury. Jest zielono, dookoła jest spokój, cisza i pełen relaks. Także polecamy wszystkim turystykę rzeczną, jachty, tym bardziej, że jest to taki trend, że miasta zwracają się ku rzekom, ludzie widzą tą możliwość i korzystają. Polecamy jachty motorowe, ponieważ prowadzenie przypomina prowadzenie samochodu, jest w miarę łatwe, dlatego też nie trzeba uprawnień na pewne typy jachtów, można je wypożyczać bez patentu sternika motorowodnego. Jachty, którymi możemy poruszać się po rzekach, to są jachty typu houseboat, czyli mają w sobie łączą funkcję mieszkalną, czyli możemy zarówno spać, jak i gotować, korzystać z łazienki, z toaletą, więc są takie pływające mieszkania, dzięki czemu uzyskujemy dosyć dużą autonomię, możemy płynąć w dowolne miejsce i samodzielnie wyznaczać sobie trasę. Koszt wypożyczenia takiego jachtu zaczyna się od 450 zł za dobę, do tego należy doliczyć koszt paliwa, ale są to jachty bardzo ekonomiczne, spacerowe, więc nie palą za dużo. Płyniemy takim tempem 15 km na godzinę, więc jest to kwota, na którą większość z nas może sobie pozwolić.